Dzień dobry, witam na spotkaniu poświęconym JavaScript. Dzisiaj moim gościem jest Tomasz Popis, który odpowiada za szkolenia z inżynierii oprogramowania w Altcom Akademia. Tomasz, czyli multiprogramista, człowiek wielu języków, mógłbym powiedzieć Arya Stark programowania. I nawet próbowałem znaleźć te języki programowania. Wszystkie języki z drugiej części alfabetu. No chyba tak. Dzień dobry. Takie wprowadzenie po to, żebyśmy mogli dzisiaj porozmawiać o JavaScripcie, o języku programowania. Można go nazwać językiem programowania? No tak. Czyli już można nazwać językiem programowania. Dlaczego JavaScript? I to jest źle postawione pytanie. Naprawdę? Bo zależy w jakim kontekście. Dlaczego JavaScript? Dlaczego JavaScript od strony aplikacji frontowych? Nie, dlaczego w ogóle? Skąd JavaScript dzisiaj takie wielkie wow i wszyscy mówiący o tym, że JavaScript to jest coś najważniejszego? Znaczy po pierwsze zmienił się trochę model warstwy widokowej w aplikacjach frontendowych, gdzie mamy dużo dynamiki, dużo animacji, więc potrzebny jest dobry język skryptowy, w którym będzie można tą dynamikę zakodować, warstwy widoku. A wow jest też dlatego, że mamy teraz platformę Node.js i możemy pisać aplikacje serwerowe w JavaScript. Ja pamiętam jeszcze te czasy, kiedy w przeglądarce na komputerze przygotowaliśmy sobie aplikacje we Flashu. Oj, tak, było tak. I to był język programowania. Tam można było zbudować pełną aplikację, a potem pojawił się JavaScript i wydaje mi się, to do potwierdzenia przez Ciebie, że gorsze wypiera lepsze. Gorsze wypiera lepsze. No tak, kiedyś JavaScript był językiem gorszym, to znaczy były takie żarty między programistami Java a JavaScriptu, to znaczy oczywiście JavaScriptowcy nie lubili Javowców i na odwrót, bo kiedyś JavaScriptowcy nie byli programistami, to znaczy oni myśleli, że są, ale ci od Java mówili, że nie. Ci od Java zajmowali się backendem, a ci od JavaScriptu zajmowali się warstwą widokową. I to gdzieś tam lata 90, 2000. Tylko, że ta warstwa widokowa kiedyś to była taka, że trzeba było w JavaScriptie zaprogramować tylko uciekający xik z reklamy, żeby się ta reklama nie zamknęła. Stąd Javowcy śmiali się z JavaScriptowców. I do takich prostych zastosowań na warstwie widoku wystarczył JavaScript w starszych wersjach, którego gramatyka nie pozwalała na zbyt wiele. Czyli nie można było robić zbyt skomplikowanych struktur. Te czasy. Pamiętasz te czasy? Tak. Pamiętam. Te czasy nawet pamiętam, że w JavaScriptie zmieniały się kolorki przycisków. Tak, tak. A jak jest dzisiaj? Dzisiaj też w JavaScriptie zmienia się kolorki przycisków, ale mamy nowe standardy języka, mamy platformę Node.js i możemy, czyli mamy poprawioną gramatykę. A jak mamy poprawioną gramatykę, to ta gramatyka przypomina już języki backendowe, serwerowe, takie jak Java na przykład. I w tym momencie z platformą Node możemy pisać równie skomplikowane aplikacje i złożone po stronie serwera. Dlatego teraz JavaScript nie jest już językiem gorszym. Czyli jest językiem programowania. Jest językiem programowania. Okej, czyli możemy dzisiaj powiedzieć śmiało, że osoba, która programuje w JavaScriptie, jest programistą. Jest programistą, tak. Świetnie. W dodatku, tak? Za karę, tak? Ci Javowcy, którzy kiedyś śmiali się z JavaScriptowców, teraz muszą się uczyć JavaScriptu. Naprawdę? No tak, muszą się uczyć, to znaczy wiesz, teraz jest taka moda na full stacka. Czyli umiem wszystko, niby czyli nic, ale jednak wszystko, ale tak jest. I coraz częściej Javowiec musi zrobić warstwę widokową, poznać HTML-a, poznać JavaScript i łączyć te dwie części frontendową i backendową. Zbudować pełną aplikację od bazy danych po warstwę widokową. To musi być bardzo skomplikowane. No to jest bardzo skomplikowane. To jest bardzo, bardzo dużo wiedzy, ale chciałem się zapytać, do czego możemy wykorzystać dzisiaj JavaScript, bo pamiętam ten czas, kiedy stosowaliśmy tylko do zmiany kolorów, czy przesuwania elementów. A dzisiaj? Komunikacja z bazą danych relacyjną, NoSQL-ową, dokumentową. W zasadzie nawet do budowania usług serwisowych, mikroserwisów. Nie ma problemu. Mówi się o aplikacjach uruchamianych w przeglądarce i o backendzie, który jedyne co robi, to przetwarza informacje i zapytania przychodzące z przeglądarki. No to dzięki platformie Node, bo w zasadzie w przeglądarce jest silnik, który potrafi interpretować JavaScript. I ten silnik niejako został wyjęty, działa jako osobna aplikacja, mniej więcej jak wirtualna maszyna Java i taki silnik można zainstalować na serwerze poza przeglądarką i w tym środowisku uruchamiać, interpretować kod JavaScript. To jest ten sam JavaScript, którego uczymy się do napisania aplikacji w przeglądarce, czy inny JavaScript? To jest dobre pytanie, bo tutaj mówimy o transpilatorach w tym momencie. Czyli z punktu widzenia programisty, dzisiejszego programisty, który aplikację frontendową pisze też z wykorzystaniem platformy Node.js po to, żeby móc wykorzystywać nową gramatykę języka, czyli platforma Node.js pozwala pisać w nowym standardzie języka, ale w wyniku tego taki projekt frontendowy jest transpilowany do starej wersji języka, którą rozumie przeglądarka, z tym, że deweloper się tym nie przejmuje. Aha. Pracując po stronie serwera, ten deweloper też pracuje w nowej wersji języka, tak. Ale ona już jest tam uruchamiana na tej platformie Node.js, czyli z
punktu widzenia dewelopera jest to ten sam język programowania, ale z punktu widzenia jakby wykonania go potem, to w przeglądarce jest to stara wersja języka. Ale pamiętajmy, że to może robić dwóch osobnych programistów w dwóch osobnych projektach. Nie jest już tak, że mamy renderowanie widoku po stronie serwera, czyli mamy dwa projekty w tym samym języku programowania napisane. Warstwa widoków to jest aplikacja z użyciem takiego frameworka jak Angular albo React w architekturze SPA, a po stronie serwera mamy wystawione API i warstwa widoków komunikuje się z warstwą serwera. Czy ci programiści mogliby się wymieniać? Ponieważ mają wspólną płaszczyznę porozumienia w postaci języka, to tak. To kwestia tylko nabycia umiejętności backendowca, żeby nabył umiejętności pracy na frontendzie z frameworkiem. Czyli są drobne różnice w metodach, czy tak, ale, czymś, czego tak, trzeba się tak, nauczyć. Tak, ale jest droga ułatwiona do tego, żeby się wymieniali. Ile jest wersji JavaScriptu? Kilka. Od ES5 do ES9. Jakbym chciał dzisiaj rozpocząć pracę w JavaScriptie, to której wersji miałbym się nauczyć? Powszechnie używamy ES6, ale jeżeli chciałbyś się nauczyć Ta nauka trochę mi zajmie, więc zakładam, że powinienem zacząć od czegoś nowszego chyba. Powinieneś zacząć od szkolenia. Ale pamiętaj, że mam już podstawy. Masz już podstawy, ale mamy też szkolenia zaawansowane, wzorce projektowe, programowanie reaktywno-funkcyjne, także... Jest się czego uczyć. Jest się czego uczyć. Skoro już jesteśmy przy nauce, chciałem się zapytać, czego powinniśmy się uczyć? Powinniśmy sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, którą drogą chcemy iść. Czy frontend dewelopera, czy backend dewelopera. Okay. I na obu tych ścieżkach mamy kursy podstawowe i zaawansowane. Kursy z języka podstawy JavaScriptu, zaawansowane aspekty języka JavaScript, programowanie reaktywno-funkcyjne, dobre praktyki. To jest część wspólna? To jest część wspólna dla obydwu ścieżek. A potem już mamy różnicę, bo po stronie backendu będziemy uczyli się bibliotek do komunikacji z bazą danych, relacyjną, nierelacyjną, frameworków, które ułatwiają wystawienie API, takie jak na przykład Express.js, a w ścieżce frontendowej będziemy uczyli się architektury, budowania widoków w architekturze SPA, czyli frameworki Angular, React, View, Ember. A gdybym, załóżmy, chciał przejść wszystkie te szkolenia? No to będzie kilka tygodni. Kilka tygodni. Przychodzę na szkolenia, w ciągu 4-5 tygodni przychodzę cały warsztat, a potem już tylko praktyka. Potem już tylko praktyka, ale pamiętaj, że jak przyjdziesz na szkolenie, to będziesz miał dużą pigułkę wiedzy przekazaną przez praktyka, który pracuje na projektach. Czyli w zasadzie tą praktykę zaczniesz od pierwszego dnia szkoleniowego. Brzmi zachęcająco, ale jak już się tego nauczę, to gdzie powinien pójść dalej? Co powinien dalej zrobić? To jesteś już full stackiem i możesz iść do pracy. A w międzyczasie możesz zrobić kurs z machine learning z TensorFlow w JavaScriptie. Do czego służy TensorFlow? Będziesz mógł wzbogacić funkcjonalność aplikacji o rozpoznawanie tekstu, rozpoznawanie obrazu. A, i tego wszystkiego mogę się nauczyć programując w JavaScript. Ależ się zmienił ten język programowania. Świat się zmienił. I wymagania. Czyli nie ma odwrotu od JavaScriptu. Nie ma odwrotu. I tym optymistycznym akcentem kończymy na dzisiaj. Pełna oferta szkoleń JavaScript od podstaw z podziałem w kolejnych krokach na szkolenia dla osób zajmujących się interfejsem użytkownika i dla osób zajmujących się częścią serwerową. Dziękuję Ci, Tomku. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnym spotkaniu.